Ile lat trenujesz sporty walki? Ile lat? Nie wiem. Mogę ci powiedzieć. Z przerwami na pewno. Zacząłem, jak miałem chyba gdzieś tam w liceum, w ostatniej klasie liceum chyba. Zacząłem sobie trenować. Chodziłem rok na salę. Czy tam jeszcze trochę. I no potem, potem miałem przerwę i wróciłem, jak byłem troszkę starszy. No i znowu złapałem zajawę, ale potem zaczęły się studia, wiesz, na studiach było tak ciężko i w ogóle, więc znowu przestałem trenować, no i zacząłem z powrotem trenować przed walką z Boxdalem. No, kilka tych lat było, nie? No, w międzyczasie biłem się tylko cały czas na ulicy, żeby utrzymać formę. Dokładnie. No, zdarzyło się, no, jak każdy, ale to miałem kiedyś kiepską historię i po prostu nie popieram. Gdzieś tam pobiłem się z chłopakiem u mnie, no bo było tego sporo, kiedyś trochę rozrabiałem. To nie miał takich akcji, niech pierwszy rzuci kamienie. No właśnie, nie? No ale kiedyś, wiesz co, bardzo głupio, bo chłopak mi wytrącił, byliśmy po jakiejś imprezie, ale w ogóle nie piliśmy. Nie, w ogóle chyba wracaliśmy ze Szczecina właśnie nad ranem i to była chyba sobota na niedzielę. I pojechaliśmy sobie na kempsika zwieść, wiesz, kulturalnie na głównej ulicy w mieście. I stałem, nagrywałem sobie snapa, że wiesz, tam 6 rano, a my na kebabie, nie? I chłop mi wytrącił telefon, bo był pewny, że go nagrywałem. I wiesz, odepchnąłem go raz, odepchnąłem go drugi raz i na trzeci raz, jak już poszedł, to widziałem, że się rozbiegł w moją stronę i chciał we mnie wjechać, wiesz, takim frontem jak karateka jakieś, nie? No ale ja go wyprzedziłem frontem i po prostu jak on stawał, to trafiłem go centralnie, wiesz, na szczękę i po prostu upadł, uderzył głową, wiesz, o beton. I leżał nieprzytomny i po prostu w tamtym momencie cały, już myślałem, że wiesz, mój świat to po prostu legnie w gruzach, bo myślałem, że coś poważniejszego się stało, ale na całe szczęście przyjechała tam karetka, chłopak chwilę posiedział tam i wyszedł bez szwanku w ogóle, nie? Potem się przeprosiliśmy, wszystko pogadaliśmy i w ogóle, ale zobacz, jakie to było niebezpieczne. I od tamtej pory, nawet jak ktoś mnie zaczepia gdzieś w mieście, czy wyzywa mnie od najgorszych, odwracam się, po prostu mam taki charakter, że wiem, że mogę za dużo stracić, odwracam się i idę. I mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie dojdzie do takiej sytuacji, jaka tam wystąpiła w którymś momencie u mnie w życiu, nie? No chyba, że taka osoba będzie nazywać się Elbro. No właśnie, no. Czyli jednak są momenty, kiedy się nie da. Wiesz, jeżeli ktoś... Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jak pewne osoby, czy to jest jakaś zazdrość, czy to jest taka polskość, że wiesz, ja po prostu odszedłem od niego, bo nie chciałem z nim robić muzyki, skoro chłop mi nie otwierał drzwi, wiesz. Ja pracowałem od 8.16, umawiam się z chłopem o 16.30 po pracy i to wszyscy potwierdzą moi znajomi, bo ja w pewnym momencie to aż no myślałem, że go zabiję, nie? Bo chciałem robić muzę, miałem teksty, a nie mogłem się rozwijać. I wiesz, i ludzie... spowiadam się moim ziomom, wiesz, że mówię, że tak nie może być. Z ziomalem pojechałem nawet, mówię, człowieku, jak nie, to ja mu rozwalę drzwi i wejdę do chaty. Oszukiwał mnie, na przykład ja stałem u niego pod domem, a ktoś inny nagrywał na górze. A w tym samym czasie mówił mi, że kłóci się z dziewczyną i nie chce nagrywać, nie? A potem, wiesz, na Face'a wstawiali na fanpage'u chłopaki, że w tym samym momencie nagrywają, nie? I ja stałem na dole i to jest paradoksalne, bo się tego wypiera, chociaż wiesz, że tak było, nie? Ale ty mówisz o tym z takimi emocjami, że ta muzyka naprawdę dla ciebie tak jest. No jest najważniejsza, wiesz, no słuchaj, ja chciałem się rozwijać, nagrywać, a chłop mi wysyła kawałek po 3 miesiącach i jeszcze ten miks brzmi, jakby to dziecko robiło, które pierwszy raz komputer na oczy widział, nie? Po prostu robił to na odpierdol. No nie wiem, no chciałem, wiesz, jechaliśmy na koncert. I prosiłem cały tydzień, żeby wysłał mi kawałek przed koncertem, bo wtedy nie miałem tylu kawałków, żeby grać. Zależało mi na każdym kawałku. No i nagle piszę, jak już jestem na koncercie, że o, sorry, nie dam rady wysłać, bo coś tam, nie? Albo prądu nie ma. No, no coś na tej zasadzie. No było tyle takich sytuacji, wiesz. I teraz jest taka zawiść. No po prostu odszedłem, bo było źle. Niedobrze mi się z nim współpracowało. No musiałem prosić o miksy, poprawiać wiele razy. Pliki ginęły. Mówił, żebym nagrał jeszcze raz, bo lepiej wyjdzie. A dobrze wiem, że po prostu stracił pliki i chcę, żebym nagrał jeszcze raz. Na klipsie gdzieś umawialiśmy, nie wiem, przyjechał z dronem, to nagle coś mu się przypomniało i zaczął zmyślać, że dzisiaj jest już za ciemno, gdzie na drugi dzień nagrywaliśmy o tej samej porze. Wiesz, jak była taka sytuacja, tak samo. Mówi się dużo o tym, że macie się, że wszyscy chcieli waszej walki po tym, jak wyciekło wideo, jak się biliście gdzieś tutaj w okolicy. No i wiesz, jak to się skończy. Ja nie wiem, czy jest sens w ogóle. Zastanawiam się cały czas. Ja się zgodziłem na tą walkę. Teraz widzisz, no. Powinniśmy walczyć teraz na tej gali. Organizatorzy stwierdzili, że po prostu boją się o jego zdrowie, tak?
tak? Bo nie ma co się oszukiwać, obiegło gdzieś tam taką to otoczką, że po prostu on przy takim wzroście, 1,70 m, ważył około 130 kg, to wiesz, no to ja byłem cały czas w stugu treningowym, nie? Przecież ja bym go rozszarpał. Naprawdę, przysięgam ci, jeszcze z taką, jak ci powiedziałem na wywiadzie, że ja muszę mieć z kimś spinę, bo to mnie bardzo motywuje do działania, nie? Że tak jak zapytałeś o meduzę czy coś, to nie, bo my się bardzo dobrze lubimy i jakoś po prostu nie widzę tych walk. A jak kogoś nienawidzę, tak jak jego, to po prostu, no już wiadomo, że będą dymy na konferencji, to jest pewne. No bo jeżeli ktoś, wiesz, no jeżeli my mamy tyle sobie do zarzucenia, znaczy on mi nie wiem dlaczego, no ale nieważne. Jakoś nie mogę sobie ciebie wyobrazić takiego robiącego dymy na konferencji. Nie, znaczy kulturalne dymy, wiesz, po prostu ripostowałbym go każdym ciosem. Nagrałem nawet na niego disk, który teraz chyba ma 3 miliony wyświetleń, w którym zawarłem całą prawdę, że tam taki punch zabójczy poszedł, nie? Ja nie wiem, w przypływie emocji, że... Wiesz, że punktualniejszy od ciebie jest już nawet PKP. Nie pamiętam, jak ten rym był, bo już to było dawno, ale po prostu pocisnąłem mu, że od niego już punktualniejszy jest Boże, jeszcze raz. PKP, tak. Nie, dobra, jeszcze raz to powiedzmy, bo chciałem powiedzieć THC. Ja myślę, że ten fragment jest dobry. Nie tniemy tego, zostawiamy to tak, jak jest teraz. Boże, nie, nie. Przejdźmy dalej. Nie, przejdźmy dobra, dalej. Ale wiadomo, o co chodzi, tak, że PKP jest punktualniejszy od Elpro Czarbajera. Dobra. Z tego, co wiem, to wiem, że ja, jako osoba, która przygotowywała się do wywiadów z tobą, nie uzyskałem informacji na temat tego, że jesteś jakimkolwiek mistrzem, czy masz jakieś osiągnięcia w kickboxingu. I teraz rodzi się pytanie, w jaki sposób ty to wszystko poukrywałeś, zanim wszedłeś do Fejnorma? Ale nie poukrywałem, bo to nie było dużo tego. Tak naprawdę to tyle, co, tak jak ci mówiłem, to trzecie miejsce na tym Polish Fighter Cups, to był taki ogólnopolski konkurs, znaczy zawody kickboxingu, K1. No i to nie trzeba było, no tam gdzieś były jakieś zdjęcia, gdzie walczyłem coś. To powrzucaliśmy to na prywatne i to nie chodziło o to, że ja chcę kogoś oszukać w walce ze mną, bo ja rozmawiając z Wojtkiem Golą mówiłem, że trenowałem wcześniej. Więc to nie było żadną tajemnicą naprawdę, więc no po prostu wolałem to poukrywać, bo nie wiem, no nie chciałem, żeby ludzie, wiesz, widzieli, jak wcześniej wyglądałem, że może teraz jestem cięższy 20 kilo, zaraz by pomyśleli, że wiesz, że może jest naprawdę jakaś ściema, że ja trenuję 10 lat, po prostu wolałem to ukryć, żeby nie było takich domysłów, nie? No i tyle, a miałem trochę zdjęć z sali treningowej, więc po co potem ludzie mieliby gadać i po prostu wolałem to ukryć, nie żeby oszukać, bo rozmawiałem z Bogdanem przez telefon i z Wojtkiem Golą, mówiłem, że trenowałem wcześniej. Jeżeli ktoś ma umiejętności w MMA ze sportów walki, to ma to się większe od ciebie? No nie chcę tu wyjść na takiego, wiesz, który się wywyższa w ogóle, ale chyba, no są takie na przykład Meduza, no mega parter. No myślę, że sportowo pokazał się na ostatniej walce bardzo dobrze, no bardzo dobrze. Z tego co wiem, nie, no Kizo chyba też trenował kupę lat box, więc no też jest dobrym zawodnikiem. Ciężko to porównać, jakbyś mnie zapytał, czy kickboxerskie umiejętności, to mógłbym łatwiej odpowiedzieć. Myślę, że jestem jednym z lepszych zawodników tam, jeżeli chodzi o stójkę. O, tak to ujmę. Kickboxing twój, czy boks Kasiusza? Wiesz co, ciężko walczyć się bokserowi z kickboxerem. Bardzo ciężko. Trochę wymijająca odpowiedź, ale sens zachowany. No wiesz, o co chodzi. Nie wiem, nie wiem. Myślę, że bardzo łatwo rozpracować boksera, wiesz? Jeżeli chodzi o kopnięcia. Bokserzy mają takie nawyki swoje. Mhm. Myślę, że tu miałbym ogromne szanse z Kasiuszem. Chociaż bardzo pozdrawiamy Kasiusza oczywiście. Nic personalnego, ale myślę, że szanse miałbym. Bo taktyka to na pewno były kopnięcia i cofka, nie? Także... Dobra, to zróbmy tak. Zrobiłeś błyskawiczną karierę i nagle rozmawiasz z kimś, kto nigdy w życiu nie był w żaden sposób znany, rozpoznawalny. I ta osoba pyta cię, co się przez te pół roku zmieniło w twoim życiu? Jak w ogóle odbierasz życie teraz? W takim sensie, gdybyś miał komuś wytłumaczyć, jakie naszły zmiany, to co byś powiedział? W
Wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło, naprawdę wszystko się zmieniło. Zmieniło się to, że stałem się po prostu rozpoznawalny przez te pół roku. Tak, że w jakim mieście polskim się nie pojawił, ludzie podbijają po autograf, po zdjęcie, na bajerę, wiesz. Zmieniło się to tryb życia tak naprawdę, bo ja pracowałem, miałem wbite 8-16, 8-16, wiesz, od poniedziałku do piątku, a tu nagle tak naprawdę czasem wstaję o 16, 17. Tylko że to jest tak, że nie mówię, że i potem idę spać o 22, tylko na przykład całą noc siedzę w studio, pracuję, tak, mam dowolne godziny, tak, to jest mega, że wiesz, ja nie jestem zobowiązany dla nikogo, to ja sam muszę sobie układać plan pracy i sam muszę się spiąć czasem i muszę sobie powiedzieć, że nie, dzisiaj nie ma imprezy, bo muszę zrobić tą robotę. Jak mam naprawdę dużo roboty, to bardzo rzadko imprezuję i siedzę w studio, robię miksy. Jak mam troszkę luzu, tak jak teraz jest taki fajny okres, że tu była ta konferencja, mieliśmy trochę w tygodniu czasu, to sobie troszkę poimprezowaliśmy, porozmawialiśmy o życiu. Także no co jeszcze się zmieniło? Na pewno zarobki, nie? No to o tym też trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie inna kwota niż 2000 netto miesięcznie wiesz, na pełnym etacie, nie? Bo to są zarobki i z YouTube'a, i ze Spotify, czyli z serwisów streamingowych. Plus muzyka, plus jakieś, wiesz, kampanie reklamowe na Instagramie, no to są naprawdę czasami ogromne pieniądze, ale trzeba mieć umiar w tym, wiesz, na przykład, no teraz bratu dokładam do kompa, tak, poszedł na informatykę, zaczyna do technikum informatycznego, zaraz ma urodziny, więc stwierdziliśmy z rodzicami, że rzucimy mu się na kompa, wiesz, cieszę się, że stać mnie na to i mogę pomagać, na przykład babci też dużo pomagam finansowo, bo kiedyś mi uzbierała na pierwszy samochód, i wiesz, i po prostu teraz ja staram się, jak do niej wpadnę, tak jak babcia kiedyś nam dawała, wiesz, 2 dychy, 3 dychy na czekoladę, to ja teraz staram się, wiesz, wpaść. Nie dość, że zjem bardzo pyszny rosołek, to zostawię 1-2 na jakieś leki dla dziadka, coś tam, wiesz, takie rzeczy. Więc no myślę, że to jest fajne i jeżeli już jesteśmy przy tych pieniądzach, to bałem się, że to mnie zgubi, wiesz, w pewnym sensie. I dochodziło już do takich sytuacji, że ten pieniądz potrafił zgubić, już jak miałem więcej pieniędzy, że i zaczęły się jakieś tam kasyna i inne takie tematy, które są w ogóle no, bardzo niedobre. I jeżeli ktoś to robi, wiesz, to po prostu te pokusy, które... tylko też trzeba umieć, jak raz się sparzysz, żeby wyjść, tak? Przegrałem też tam trochę siana i w sumie w te pół roku przeżyłem tyle, że teraz jestem człowiekiem bardziej doświadczony niż myślę przez 4 lata poprzednie w moim życiu. Nie? No bo wszystko się zmieniło. Wszystko. I wszystkiego już doświadczyłem i mam ten umiar, że po prostu wiem, co jest pięć, wiem, co się nie wkręcić, co jest złe w show biznesie, a co jest dobre. Zupełnie nowe życie się poznaje, trzeba się wszystkiego nauczyć tak naprawdę na nowo, przyzwyczaić. Dokładnie, no i nie ma człowieka, który by się nie potknął, każdy uczy się na błędach. Ja tych błędów kiedyś w życiu miałem sporo, potem jak zaczęła się ta moja kariera rozwijać, też ich sporo popełniłem, ale myślę, że w tym miejscu, w którym teraz jestem, te wszystkie błędy już są za mną i tylko jest rozwój cały czas. I trzeba po prostu się 3 razy zastanowić, zanim coś zrobisz. Ale cały czas cytat aktualny, oni mówią na mnie gwiazda, mnie powoli to przerasta? Już mniej, ale przyzwyczaiłem się po prostu do tego życia, bo to było właśnie dlatego, bo to było boom. Mm. I wiesz, no nagle z dnia na dzień każdy chce ze mną foty zrobić. Ja mówię, kurde, Kubańczyk, o co chodzi, nie? Przecież oni mówią do ciebie, że oni cię traktują jakąś gwiazdę, nie? I wracałem do domu i je rozkminiałem. Mówię, ale przecież jak? Jak to się stało przy tak w krótkim okresie i wtedy tak wybuchło, teraz jestem przyzwyczajony, gram koncerty, jeżdżę na jakieś spotkania z fanami, tak jak teraz wywiad, nie wiem kiedy wyjdzie, ale teraz jedziemy na przykład w weekend do Poznania na PGA, tak? Więc już po prostu przyzwyczaiłem się do tego, chociaż czasami też mam momenty takie, że wracam do domu i chciałbym być nierozpoznawalny chociaż jeden dzień. Chociaż jeden dzień? Tak. Ale jeśli nie jesteś obok Marka i obok kamerzysty, to też jest tak ciężko? No bardzo. Wiem, no, że tak. No. To było pytanie. No. Bardzo, bardzo. Retoryczne. Hmm. Chociaż na początku jeszcze tego tak nie odczuwałem. Bardzo dużo większa skala była, jak chodziłem z Markiem czy z kamerzystą, gdzieś nagrywaliśmy odcinki. No teraz to już no, sam stałem się bardzo popularny i gdzieś tam ludzie mnie rozpoznają na mieście. A dziwi cię czasem to, jak ci nowo poznani ludzie potrafią się wobec ciebie zachowywać w porównaniu do tego, jak mówiłeś przez całe życie? Na pewno dziwi, co robią niektórzy ludzie. No ale zanim o tym powiem, to powiem ci o jeszcze jednej sytuacji, którą na pewno też już doświadczyłeś, że nagle masz mnóstwo starych znajomych.
A, tak, to jest najśmieszniejsze. No. No właśnie, zobacz, każdy chce wyjść na piwo, nagle nawet ci, którzy wiem, że wyzwali mnie w oczy innych ludzi i gdzieś tam obrabiali dupę, teraz są najlepszymi mordami, bracia, siostry, wiesz co ci. I no to jest śmieszna sytuacja, ale w nie miałem czegoś takiego, żeby po prostu nie umiałem być perfidny i powiedzieć komuś wprost, że człowieku, ty się do mnie odzywasz teraz, jak ja coś osiągnąłem, a wcześniej byłem, wzywałeś mnie wśród znajomych, nie? I nie miałem takiego czegoś, no po prostu nie miałem serca tego powiedzieć, wiesz, wolałem to chować dla siebie, ale teraz jak się tego nauczyłem, jak powiedziałem kilku osobom, co o nich myślę, to myślę, że już... Tak? To nie powstrzymałeś się? Nie. To jest notoryczne, myślę, że tak jest u każdego. Na początku chcesz być grzeczny jeszcze, ale potem jak wybuchniesz, to już do każdego jedziesz, nie? Wszystko w twarz. I myślę, że już po prostu poszło, że już te osoby po prostu rozumieją, o co chodzi, a nawiązując... Ja jestem w szoku, że niektórzy w ogóle potrafią tego nie zrozumieć. Nagle po kilku latach kompletnej ciszy, a jeszcze najlepiej jest, jak z kimś się nie odzywać z jakiegoś konkretnego powodu. Tak. Albo osoby, z którymi się nie trzyma kontaktu przez parę lat, nagle piszą i coś chcą od ciebie, załatw mi to czy to. I no, najfajniejsze jest to, że ci najbliżsi nigdy niczego nie oczekują, ci, którzy byli zawsze, a ci, którzy byli przez chwilę, nagle chcą, wiesz. Wiesz, to jest prosta zasada. Prowadź mnie tam, czy tam. A wprowadzisz mnie na VIP-room na afterparty Fejmelma? Tak jest. U mnie też. Każdy do mnie pisze o bilety, nie? Mordo, da rady ta bilety ogarnąć na Fejma. Serio, będziesz komentatorem i nie możesz mi załatwić biletu? No, nie, to takie logiczne, że każdy dostaje za darmo. Przecież cała sala jest za darmo, nie? A szpakulek na wino. No tak, jeden kawałek. Ale no widzisz, no to jest śmiechu warte, nie? To jest po prostu śmiechu warte, ale no trzeba sobie z tym radzić i wiesz, i po prostu to tolerować, bo takie zachowania będą na porządku dziennym, jeżeli staniesz się troszkę bardziej popularny i będziesz miał troszkę więcej pieniędzy. No skala jest przerażająca. No skala jest przerażająca, nie? Tego... No ale... Prawidłnie trzeba pamiętać o tych, którzy byli, kiedy no nie No właśnie, prawidłnie kiedy, gdzie byliście na początku, jak nie miałem, kurczę, nic. Ale w sumie i tak przeklałem już tam w wywiadzie, więc chyba nie trzeba się... Ale dopiero w temacie ale się godzi grzecznie. Tak, ale lepiej, żeby sobie wypipczył, żeby ci nie ten monetyzacji nie zdjęli, bo teraz YouTube ma takie normy. O, i to jest kolejna celna rada, bo ja to jeszcze nie wiem, ja to się dopiero od was dowiaduję wszystkiego. To jest też piękne, że słuchajcie, to, że tutaj nagrywamy to teraz, jest kompletnym spontanem, bo kiedy Kubańczyk mi o tym mówił w sobotę po konferencji, powiedziałem mu, że nie ma opcji, że ja nie zakładam kanału. No, tak było. Siedzimy tutaj, jest środa po południu. Tak było. No, tylko trzeba by było to bardziej przekminić. Troszkę miałeś inne podejście do tego, a ja myślę, że w taki sposób i robiąc takie wywiady, zaczynając od nas, a potem kontynuując z innymi youtuberami, bo myślę, że po naszych wywiadach będzie bardzo dużo osób, które to samo czują, że chciałby się tak troszkę, żeby ludzie ich odebrali z innej strony i myślę, że będziesz miał tyle następnych osób na takie wywiady, że to... No bo tak, bo my znamy tych ludzi z YouTube'a, w ogóle z internetu, z tej perspektywy, że widzimy gotowy produkt, a nie widzimy całego procesu produkcji. No tego, co ten człowiek przeżył, jak to przeżył, jak sobie z tym radzi. No dokładnie, więc takie wywiady będą mogły to pokazać. Z jednej strony to pokazuje, jak łatwe jest życie, kiedy sobie grasz koncerty co weekend na przykład, tak? No. A z drugiej strony nikt nie zastanawia się nad tym, bo to śmiesznie brzmi, że ach, ja pracuję 10 godzin codziennie przykładowo w fabryce, a co on może widzieć, kiedy on siedzi cały czas i pracuje tylko, bo idzie sobie na koncert. Tak, ale ta cała otoczka tego, która powoduje, że taki Kubańczyk nie może sobie normalnie wyjść z domu, czy cały czas coś się dzieje w jego życiu, to jest coś innego, ale w jakiś sposób także utrudniające. Wiesz co, to jest fajne akurat, że to wszystko przeżywasz, bo jest o czym pisać na kawałkach potem. I jak to wygląda od środka, jak ty to widzisz i to w tych kawałkach przekazujesz ludziom potem. Ja na przykład, wiesz, byłem w związku 4 lata prawie z kobietą, z którą się wychowywałem i zawsze marzyłem o tym, żeby ona była na moim pierwszym koncercie. Nie była z bardzo przykrego powodu, byłem przez to w bardzo głębokiej depresji, potem jeszcze straciłem prawo jazdy za jeden wybryk. I po prostu wszystko mnie dopadło, siedziałem w domu, bo nie miałem transportu, tak to chociaż autem jeździłem, wiesz, w BMC, tak nawinąłem gdzieś na polu paląc gram w nocy spadających gwiazd. I to serio tak było, miałem ciężki okres, pojechałem sobie BMW gdzieś na pole, jeszcze wtedy i siedziałem, rozkminiałem ten świat i to opisujesz. I na przykład ja miałem tak, że zagrałem pierwszy koncert po długiej przerwie, tak, po tym jak już z kamerzystą zacząłem działać, bo kiedyś grałem supporty. I wiesz co, wracam z Wrocławia z tego koncertu i po prostu dopadło mnie to, że wróciły mi wszystkie te wspomnienia, że ja jej mówiłem, że chciałbym, żeby była na pierwszym koncercie i w ogóle. I teraz tak, ludzie myślą, patrz, zagrał koncert, wszystko zajebiście, zgarnął siano, teraz wróci do domu i co ma robić, nagrywa sobie piosenki i ma idealne życie, nie?
A ja wracam z Wrocławia, już po kilku piwach, no i po prostu piszę wersy o miłości i potem to przelewam na kartki i wiesz, i potem dopiero ludzie widzą, jak to wygląda tak naprawdę, a mają zupełnie inne wyobrażenie, nie? I tak było, naprawdę. Ja jak pisałem jakieś wersy, wiesz, byłem załamany po pierwszym koncercie i no tak to wygląda, nie? Że dopiero ja mogę pokazać ludziom, jaki jestem na wersach, a ci youtuberzy niektórzy, no nie mogą, a w takich wywiadach jak ty mogą opisać siebie tak, pokazać jak to wygląda. Ja o tym procesie powstawania YouTube'a i o swoim życiu, o wszystkim tak naprawdę w takim wywiadzie, nie? Dokładnie. No a jeszcze wracając właśnie, najważniejszy temat, bo nie skończyliśmy o tych przyjaciołach i o tym, co ludzie potrafią zrobić dlatego, że ty jesteś rozpoznawalny. Kiedyś była taka sytuacja, byłem na imprezie z kolegą i podeszła do niego dziewczyna, my tam nagrywaliśmy kawałek. Podeszła do niego dziewczyna i mówi, ile tam masz followersów na Insta? No to mój dobry przyjaciel, wiesz, po prostu lata ze mną na każdy koncert, zawozi nas na koncert i on mówi, nie, ona w ogóle pytała, coś tam robisz, rapujesz, coś tam, nie? On mówi, nie, tak po prostu. Nie? Ona mówi, ile masz followersów na Insta? Nie? Mówi 100, nie? Mówi, aha. I proszę, podbija do mnie, nie? I mówił, ty mnie zacząłeś? To wiesz, ponad 300 koła, nie? Czy tam ponad 200, no nie wiem, no duża liczba. I ona zaczyna mi zakładać nogi na kolana i wiesz, i wtula się we mnie i jest bajera. Nie? Ale teraz wszedłeś na grząski grunt tak naprawdę, bo to, o czym teraz zaczynamy rozmawiać, to jest zupełnie już co innego. Ale sam tego doświadczasz na pewno. Zobacz, na takim przystojniak, teraz ja wyjdę na ciepłego. Ale podwyżkę dla Kaniowskiego. To jest prawda. Ludzie... No nie, to jest temat... No słuchaj, tak, wiesz, jak odbierają cię teraz kobiety, tak? Troszkę inaczej niż starego Kaniowskiego, tak? I czy, ja wiem? Słuchaj, no ja... Dobra, znam cię nie od dzisiaj. I wiem jakie jest po prostu. Więc... Nie. Wiem, że po prostu jest troszkę inna sytuacja w tym momencie, jeżeli chodzi o kobiety. Ale to jest też śmieszne, że nagle masz Instagramy, jakiekolwiek liczby, które są większe niż normalne są, które możesz sobie zrobić tak z miejsca. I no. Ci ludzie wszyscy już, nie mówimy tylko o dziewczynach, ale po prostu ludzie wariują. Wariują, no. Szaleją. Słuchaj, każdy chce. Ja nie wiem, co to są teraz za czasy, nie? Ja bez tego fejmu mógłbym robić muzykę, bez problemu. No, żeby to przychodziło, przynosiło jakiś dochód i spoko. Ej, Mati, a oznaczysz mnie na Instastory u siebie, bo założyłem się z kolegami, ale jakbyś mnie oznaczył, to kupię ci flaszkę i ci ją przywiozę. Tak, i dlaczego mi tak mało followersów przybyło, nie? No jest, są hity, nie? No są hity, no każdy... Nie wiem, po co każdy goni, wiesz? Na przykład ja mam znajomych, które... Dziewczyny przyjaciół. To na pewno. Ja mam przyjaciół, których policzę na palcach jednej ręki, tak? Mm. I oni po prostu to samo przeżywają, co ja. Oni są w szoku. Oni mnie traktują na zupełnej skali. Oni ostatnie, co by chcieli zrobić, to żebym ja ich oznaczył na Instastory czy coś. Po prostu bardziej tego unikają, żeby ludzie nie gadali, że oni są, spotykają się ze mną, przyjaźnią się dla fejmu. I po prostu są tacy ludzie, że ja bym zadzwonił, że mi się w Rzeszowie auto zepsuło o 2 w nocy po koncercie i oni ze Szczecina przyjechali by 9 godzin z lawetą po ten samochód. I to są wartościowi ludzie. Tak, to są wartościowi ludzie, wiesz. I dlatego mam aż taką ogromną skalę porównawczą, wiesz, do tych, którzy teraz do mnie piszą i do tych wszystkich dziewczyn, które na coś liczą z moimi przyjaciółmi. Bo liczby na Instagramie. A bo liczby na Instagramie, bo liczby na YouTubie, no. Ja sam nigdy, jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że ja zrobię pod 2 kawałkami sumując 30 milionów wyświetleń prawie, to ja bym powiedział, mordo, weź, zejdź na ziemię albo zmień dealera, nie? No tak bym powiedział, nie? A tu nagle coś takiego się dzieje, no szok, nie? Ale to też jest niesamowite, że ludzie potrafią tak nagle zmienić percepcję odbioru twojej osoby, że na początku ktoś cię na przykład nie poznaje, po czym dowiaduje się, kim jesteś. I nagle tak. Zupełnie inne podejście, nagle jest wow. No jest tak, nie? Szczególnie wiesz, jak masz ogromne liczby i ktoś cię nie rozpozna, albo cię nie kojarzy, no bo zdarzają się tacy ludzie, nie cały świat cię zna. Nie? No oczywiście, że tak. I nagle, i właśnie bardziej mam porównanie do tego, jak ktoś na przykład, jestem w gronie znajomych, znaczy nowo poznanych i wiesz, śledzi tam jakieś Instastory, jestem zazwyczaj w innym mieście, chcę pokazać, że siedzimy z ekipą, że poznałem fajnych ludzi i pytam ich, jak tam się nazywają na Instagramie, chcę oznaczyć, żeby też... No i specjalnie to robi, żeby te dziewczyny... Nie, żeby moi fani zobaczyli też, że spotykam się z ciekawymi ludźmi, bo to są zazwyczaj ciekawe mordeczki i po prostu... I oni wiesz, z takiego normalnego świata nagle patrzą na ciebie i mówią...
między nami jest jakiś gwiazdor, nie? Wiesz, tak, takie mają od razu podejście, nie? A wcale tak nie jest. A wcale tak nie jest, nie? Zwykły chłopak ze zwykłego miasta. Tak. No, i właśnie tu masz to porównanie, nie? Że też na pewno tego doświadczyłeś. No i właśnie, jedna zasada, na pewno trzeba się pilnować, nie? Jak jesteś rozpoznawalny. Na każdym kroku. To jest ciężkie. Bo no wszędzie możesz być nagrany. To jest ciężkie. A propos freestyle'u naszego. Była taka sytuacja, że kiedyś siedziałem z Filipkiem w centrum Warszawy. O 12 rano musiałem prowadzić wywiady, a po ciężkiej imprezie o 6 rano freestyle'owaliśmy na środku. Pierwszy komentarz pod moim pierwszym wywiadem, najwięcej lajków. Ha, 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 Kagiowski o 5 rano. Nawalony freestyle'ową z Filipkiem w centrum, a teraz wywiady robisz. No takie jest życie, wiesz, ale trzeba mieć po prostu umiar. Nie, no nie poszedłbyś pijany do pracy, robiłeś sobie o 5 freestyle, wstałeś rano, przespałeś się to 6 godzin, wziąłeś prysznic i jest wszystko gitar. Wszystko gorzej by było, jakbyś leciał ten freestyle do wywiadu, jak 12 byś padł i zamiast zadać pytanie i powiedzieć MMA Mateusz Kaniowski.pl, to byś powiedział MMA Mateusz Kaniowski.pl, sprawdź to, bra. Wiesz. A to czekaj, siadł taki teraz freestyle na końcu, ale to nie, to chyba jeszcze nie ten etap. Jeszcze nie ta pora. Kiedyś im nawiniemy, kiedyś zrobimy coś. Ale ja muszę zacząć się, wiesz, wczuwać w kanał YouTube, więc powinien powiedzieć teraz coś w tym stylu. Jak zostawicie? Ile tysięcy? 10 tysięcy łapek w górę. Tak. I ten przybije milion, to zrobimy freestyle'owy wywiad z Kubańczykiem. Aż kot spadł ze schodów. Nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć tak. Czerwony przycisk. A nie dzwoneczek? Czerwony przycisk i dzwoneczek. Tak, bo musi najpierw zasubować, a potem jeszcze dzwoneczek i się będzie wszystko fajnie. I kto napisze w komentarzu freestyle Mateusz Kaniowski z Kubańczyk, wtedy to zrobimy. I jeszcze to zrobimy. Kiedyś się tego nauczy profesjonalnie. Filipka jeszcze weźmiemy do freestyli. Także pozdrawiam Filipka. To ja jeszcze biorę rybę. Tak? To no, robimy tylko, battle. Tylko to problem ja będzie taki, że jak wezmę rybę, to my tego... To popłyniemy. Jak weźmiesz rybę, to popłyniemy. Tak, tak może być. A propos... Nie, no mega mordeczki, ludzie sobie nie zdają sprawy, że my się mamy ekstra kontakt, wiesz, na przykład z Filipkiem mam taką sytuację, bardzo się lubimy, to jest tak dobra morda, ogólnie taki mamy zajebisty kontakt z Filipkiem, ostatnio nawet we Wrocławiu, zgubiłem się, wracałem ze Szczyrku, miałem pojechać na 2 dni, wróciłem po tygodniu, czasami tak się zdarza, normalnie. No ale byłem we Wrocławiu i dzwonię do Filipa, mówię Filip... To coś takiego jak ja pojechałem do Poznania na konferencję. Jesteś teraz w Szczecinie. No tak jest, ale robimy zawsze pożyteczne rzeczy, no i wiesz, trochę tam kilka piwek wypiliśmy, no i sobie z Fifim lecieliśmy freestyle, nie? I na przykład to jest piękne, bo ja teraz dogrywam Fifiemu na jego płytę, na kawałek i wiesz, w ogóle to wzbudziło ogromną burzę, nie? Ale o tej burzy to zaraz, a ja nawinąłem i siedzę z Fifiem przy Krawieckiej, no i walimy 200, a na free powstaje banger, nie? I to jest tak piękne, że po prostu tyle rzeczy się dzieje, o których ja mogę opisać na kawałkach, że to jest niesamowitego i ludzie jak to zobaczyli, to story, wiesz, on ma swoją grupę, młody Fifkowski chyba, nie? I też dołączyłem do tej grupy, bo tam dużo o mnie pisali właśnie, tam wrzucali te shoty z Insta Story i tak mi się to podobało, bo naprawdę mam dobry kontakt z Filipem i tam ludzie pisali, boże, z tym, łódku Wila, kamerzysty, nie? Że on, wiesz, że co to za raper, nie? Że się sprzedał, coś tam, a Filipek napisał, że on podchodzi do fitów bardziej personalnie, że jeżeli ja jestem dobrą mordeczką, to wy tego jeszcze możecie nie wiedzieć, że po prostu, że się dowiecie, nie? I tak on mnie wtedy zaplusował i no mówię ci, ludzie sobie nie zdają, jaki mamy kontakt między niektórymi osobami, tak? Pewnie sobie nie zdawali, że my mamy zajebisty kontakt, że właśnie mam z Filipkiem, z Popkiem, że wiesz, że... Ale to tak jest, że poznajesz kogoś nagle... My się zakumplowaliśmy, jak rozmawialiśmy 3 minuty ze sobą na imprezie. Dokładnie. Bo nagle widzisz po kimś, że to jest normalne, to jest normalny człowiek, z którym się można super dogadać, podobny i tak dalej. Tak. Ale a propos freestyle, to też jest fajne, że patrz, słuchałeś sobie bitów freestyle'owych, siedziałeś w tym wszystkim, no. Nie znałeś nikogo i nagle jedziesz i nawijasz sobie z najlepszymi ludźmi w kraju. No to jest piękne. Ja w ogóle raz startowałem na WBS-ie w Szczecinie. I się Filipek odpalił. Tak, i Filipek został przekupiony przez Rajdera. Nie, no oczywiście żartuję po prostu, bo Filipkowi często o tym mówię, że a ty gagatku, ty nie przepuściłeś mnie na bitwę. Tak samo jak ale... chyba mnie odpalił w walce z Jonem. No, ale nie, ale decyzja była słuszna na pewno. No bo po prostu odcięło mnie. Pierwszy raz walczyłem, jeszcze trafiłem na Rajdera, który wtedy miał tak ogromną falę popularności, jeżeli chodzi o free, a ja zwykły laik wbijam z Rajderem na bitwę, nie? Mówię, kurde masakra, ale też tam kilka fajnych punchy rzuciłem, nie? Też rzuciłem kilka fajnych punchy i no i po prostu
No fajne jest to, że można czerpać z tej zajawki. Freestyle to jest mega zajawka, nie? Mega zajawka i teraz już trochę lepiej mi się w tym... No zresztą widziałeś, po czym dograłem wczoraj na free. No myślę, że to dobrze lata to free. No i no moja zajawa, nie? Dlatego też fajnie, że mamy jakieś tam wspólne, wiesz, pasje i takie osoby na pewno się przyciągają. Kurde, by tak kiedyś wyszło te wszystkie nagrania z tych... Freestyle poimprezowych, imprezowych. No jakby wyszły w ogóle wszystkie nagrania, to już by było grubo na pewno, nie? Bo każdy ma jakieś tam swoje tajemnice słodziutkie. No ale no fajne jest to, że wiesz, że za 10 lat będziemy mogli sobie powspominać to, jak to jest pięknie i może za 10 lat to gdzieś ujrzy światło dzienne i będzie spoko, nie? To będzie fajne. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, jak dla mnie, że żaden z nas nie jarał się tutaj tym, co się dzieje w tym domu, nie interesował się ani kruszwilem, ani kamerzystą. Ty trafiłeś tu przez większy bądź mniejszy przypadek, tak, bo po prostu ten. Ja tu trafiłem kompletnym przypadkiem, tak naprawdę postacie, te wszystkie odkryłem. Wiedziałem, kim są, tak, bo się nie dało nie wiedzieć, ale odkryłem tylko przez to, że Kubańczyk walczył w Fame MMA i teraz jak się przygotowałem do Kruszwila i nagle siedzimy tutaj w domu, a jest tyle tysięcy ludzi, którzy marzyliby, żeby poznać chłopaków i tak dalej, siedząc pod bramą. To jest niesamowite, że nagle życie jest takie przewrotne, że nawet nie chcesz czegoś, nie spodziewasz się tego, a teraz siedzimy sobie na tych kanapach i nagrywamy. No tak jest, nie? Dlatego mówię, że mi się życie zmieniło z dnia na dzień po telefonie kamerzysty, nie? No, to jest coś niesamowitego, ale już to do mnie dotarło i po prostu najpierw to do mnie nie docierało i byłem przerażony, potem za bardzo do mnie dotarło i za bardzo się poczułem. I tu nie mówię w sensie takim, że zmieniłem jakoś swój charakter, tylko ten przypływ gotówki troszkę potrafi czasem namieszać w głowie i to nie chodzi o to, że sobie kupiłem tą czapkę Gucci czy tam nerkę, bo kiedyś miałem taki cel, że jak uzbieram pieniądze i mnie będzie na to stać, to po prostu sobie kupię, ale to chodzi już o inne kwestie, o to, że zaczęły się imprezy, zaczęły się, wiesz, jakieś kasyna, coś tutaj i poniosło. No a potem znowu ogarnąłem się i dotarło do mnie, że to wszystko zawdzięczam swojej ciężkiej pracy i że Kubańczyk, nie zepsuj tego, bądź sobą i po prostu ogarnąłem się i teraz jest bardzo dobrze. Bardzo on na imprezie czyli... nieraz ponosi, jak wszystkich zresztą. No, ponad godzina nam wyszła, jestem w szoku, że aż tyle. No, ale jak się dobrze gadasz, to ciężko nie dokończyć. Pośmiejam się, wiesz. Są też takie wywiady, to jest taka fajna forma i wiesz, na przykład ludzie sobie będą jedli obiad i sobie sprawdzą 20 minut, potem wrócą wieczorem, obejrzą albo wieczorem sobie włączą jako film, więc... No myślę, że spoko, jestem sam ciekaw, żeby tego przesłuchać, bo mimo tego, że jestem bardzo zmęczony, tak jak widzisz po mnie i nie wyspany. To jest jedyny minus tego, że my to wszystko tutaj robimy. I po prostu nie jestem niewyspany, mam wory pod oczami, to fajnie się rozmawiało i mam nadzieję, że będzie bardzo pozytywny odbiór. No po prostu rozmowa o życiu. Nie? Ciężko znaleźć czas na sen. Wywiad o życiu, nie wiem czy ta nazwa jest chwytliwa, ale na pewno oddaje to wszystko. Tak, bo to jest wywiad o życiu. Znaczy o wszystkim. Wtedy można by powiedzieć, że gadają o YouTubie, a my nie gadamy. My gadamy o tym, o co chodzi w życiu, jak do tego doszło. Myślę, że wiele ludzi, którzy Cię lubią, poznali właśnie Twoją historię. Dzięki. Dzięki wielkie za wywiad. Szkoda, że dzisiaj musisz jechać. I na pewno wrócimy jeszcze. No i cóż, dzięki wielkie, jak obejrzeliście do końca. Gratuluję wytrwałości, bo trochę to potrwało, ale myślę, że czas fajnie spędzony. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Siemano.